Czy okno plastikowe może wyglądać jak okno aluminiowe? Jak widać, może. Dlaczego tak się dzieje? Wszystko dzięki technologii AcrylCol. Czym tak naprawdę jest technologia akryl? Ona powstaje w wyniku procesu koekstruzji, to jest połączenie PVC i szkła akrylowego. Szkło akrylowe znajdziecie m.in. w lampach samochodowych. Technologia sprawia, że materiał jest bardzo trwały, bardzo odporny na wszelkie warunki atmosferyczne. Taki kolor może się utrzymywać przez kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Co jeszcze, jest odporny na zarysowania. Jeżeli pojawiłaby się tutaj jakaś rybka, bierzemy specjalne czyściwo, chwilę czyścimy i wszystko jest w najlepszym porządku. No i co jeszcze najważniejsze, to okno naprawdę ślicznie wygląda. Akryl dodaje takiego dodatkowego sznytu, także jest to technologia, którą my jako firma Bertrand stosujemy z powodzeniem w wielu naszych realizacjach i polecamy bardzo serdecznie. Okno, które widzicie, to jest Kobi System. Znajdziecie je w wielu naszych realizacjach w Polsce, ale nie tylko. Dzięki akrylowi to okno tak szybko się nie nagrzewa, co może mieć ogromne znaczenie właśnie na przykład w Stanach Zjednoczonych, w niektórych miejscach, w niektórych Stanach, gdzie to okno mimo warunków atmosferycznych nie dość, że nie będzie się nagrzewać, to jeszcze nie, ten kolor cały czas będzie idealnie taki sam. To okno w systemie Kobi System jest w obustronnej okleinie. Tutaj kolor, który widzimy, to jest RAL DB703, natomiast od wewnątrz jest okleina dąb imbirowy. Jeśli chcecie wiedzieć więcej na temat technologii akryl, ale też innych systemów, które mamy, zapraszamy serdecznie na naszą stronę internetową. Znajdziecie ją tutaj. Natomiast jeżeli chcielibyście wiedzieć w ogóle, co się dzieje w firmie Bertrand, to zaręczam, że dzieje się bardzo dużo, zapraszam na nasze social media.